Doświadczenie numer 3. Moim zdaniem najfajniejsze, dlatego je zostawiłam na sam koniec. Do tego doświadczenia potrzebujemy szklankę przezroczystą, nieważne po czym mam, najlepiej przezroczysta, olej, zabarwiona woda i tabletka aspiryny, albo wapno może być, ale żeby było rozpuszczalne. I uwaga, do szklanki wlewamy olej. Może jeszcze troszkę. Dobra. Na olej wlewamy wodę kolorową. Zobaczcie, jakie się tam tworzą, jakieś cuda niewidy. Widzicie? Woda jest cięższa i poszła na dno. Na górze został olej. Jeszcze ma takie burzyny. I uwaga. Jeszcze spróbujemy sobie dolać oleju. Zobaczymy, czy nam wpadnie na dno, czy wypłynie na wierzch. Uwaga, podnoszę. Dziurka jest. Zobaczcie, co się tam dzieje. Ale olej został na górze. Olej jest na górze. Możecie sobie od góry, nie wiem, czy mi się uda to Wam pokazać, zajrzeć do swoich. I teraz uwaga. Jak już mamy tak przygotowaną olej z wodą, to możemy sobie teraz wrzucić naszą tabletkę. Ja podniosę do góry, żebyście lepiej widzieli. Może tak zrobię, to będzie lepiej. Tu gdzieś złapać. Uwaga, wrzucam. Patrzymy, co się tam będzie działo. O, zobaczcie. Zobaczcie, jaki wulkan się nam tam tworzy. Ale tabletka nam się rozpuszcza i się tworzy wulkan prawdziwy. Możemy sobie dolać więcej wody, spróbujemy. Ja postawię to i zobaczymy, czy się to coś zmieni. No i co? Idą wulkany? Idą. Tabletka gdzieś tutaj jest. Tu zakryję, żeby nie było lokowania produktu. Żeby mi nam nie zarzucił. Tabletka jest tutaj, z tej strony. Ja ją spróbuję przesunąć na drugą stronę. O, jest już od waszej strony. Zobaczcie, jaki wulkan nam się robi. To wszystko skacze. Przekręcę. Widzicie? Szumi. Nie wiem, czy słyszycie. Mamy własny wulkan zrobiony z wody, oleju i aspiryny. Może być wapno, tylko żeby było rozpuszczalne. Myślę, że się będziecie fajnie bawić. Będą fajne Wasze doświadczenia kuchni. Miłego dnia. Pa!